Do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zjechali absolwenci pierwszego rocznika Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego 1969-72. Podczas uroczystego otwarcia zjazdu dokonanego przez rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Waldemara Moskę nie zabrakło wspomnień zarówno radosnych, jak i nostalgicznych. Wspomnień jest mnóstwo. Teraz serdecznie witam się z naszym trenerem, czyli z profesorem Kudlorzem. Ale to naprawdę można by było długo, namiętnie opowiadać. Z sentymentem spoglądam na mur, jak powiedziałem, jak szliśmy, że w któryś z tych pokoi, to spędziłem w nim 3 lata. Z rzeczy śmiesznych i to tak, że jak skończyliśmy uczelnię, dopiero wtedy nie można było wejść do Akademika Żeńskiego, ani odwrotnie, ale za naszych czasów to tak nie było. Pamiętam juwenalia, no i władze uczelni dbające, prawda, o morale, postanowiły sprawdzić, jak tam to wszystko się dzieje, no i wchodzą do pokoju. A przepraszam, to pan kolega co tutaj robi, do któregoś z naszych kolegów, bo on w pokoju żeńskim koleżanek. I od tamtego czasu postanowili nie sprawdzać jednak. Dopiero jak żeśmy skończyli studia, wtedy te akademiki były tak bardzo szczelnie pilnowane, wprowadzono recepcje itd., itd. Mnóstwo wspomnień, tutaj był obóz w Giżycku. Pamiętam na obozie w Giżycku, żeśmy wszyscy marzli w sposób nieprawdopodobny. Na 18 dni 16 padało, było tak strasznie zimno. Pływaliśmy, skurcze nas łapały, panie magistrze, skurcz tutaj. Mówi, panie studencie, ma pan 2 nogi? Tak, to jedną pana złapał skurcz, no to niech pan drugiej używa. Także całe mnóstwo wspomnień, to jest taka część tego komitetu organizacyjnego. To jest moja grupa, w której byliśmy. Sporo zdjęć takich, które przypomniały dawne czasy. No było naprawdę fajnie i byliśmy taką zgraną, powiedziałbym, grupą. Ja miałem tę przyjemność, że byłem po Staszku Brzuszce, który był pierwszym szefem radiowęzła w SNWF-ie. Bo oni jeszcze byli ostatnim rocznikiem SNWF-u, kiedy byśmy już byli pierwszym rocznikiem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego. Przejąłem po nim radiowęzeł, także pierwsze wprawki jakieś tutaj już były. Z tą taką skrystalizowaniem, co będę chciał w swoim życiu robić. Byliśmy aktywni, powiem szczerze. Byliśmy aktywni, było w nas mnóstwo energii. Zresztą dzisiaj to też czuło podczas aplauzów, przywitań, okrzyków. Uprawialiśmy nocne sporty, jak to żeśmy nazywali. Wykładowcy nam nie zamykali sali. Można było iść w nocy, mówię, 22, 23, nieraz 12 w nocy graliśmy jakieś dwójkowe gierki. Byliśmy aktywną grupą, która nie miała zajęć wojskowych, ale sama obronę, w związku z tym słynny pułkownik wspominany Langefeld, a myśmy go nazywali Lala, bo się troszeczkę zacinał. Całe mnóstwo naprawdę fenomenalnych wspomnień, wieczorów. Ja już byłem tutaj aktywny na uczelni. Takie zdjęcie tam z moją koleżanką z roku, Baśką Kiszą. Byliśmy takimi prowadzącymi tutaj, czy juwenalia jak były na uczelni, czy jakieś tam bale, czy jakieś spotkania okolicznościowe. Znakomite wspomnienia z obozu, bo to były takie połączone rowery, kajaki i stacjonarny obóz. Uczelnia szczególna, dlatego że tej uczelni nas wyrzucono w pewnym momencie, mówię oczywiście umownie, a mianowicie wyjechaliśmy wszyscy do Zetniewa, był 70. rok, kiedy towarzysz Gierek wtedy dochodził do władzy i tutaj był pierwszy zjazd partyjny. Pamiętam, że wcześniej zabrano mi klucze od radiowęzła, prawda, żeby tutaj nie było jakiejś kolaboracji. No przeżyliśmy czasy, które na pewno gdzieś w jakiś sposób na nas odznaczyły się, dały takie piętno, czyli rok 70, te wszystkie zamieszki, Stoczni Gdańskiej i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem wtedy praktyki robotnicze. Pamiętam, jak później, po latach, oglądałem Człowieka z marmuru i kiedy są te drzwi, na których niosą tego, którego został zastrzelony. Autentycznie byłem w środku tego wszystkiego, bo myśmy mieli wtedy, jak mówię, praktyki. Ja miałem praktyki w szkole w Gdyni i pamiętam, że dostałem się w to oko cyklonu i to było nieprawdopodobne. Człowiek w ogóle nie mógł w to uwierzyć, ale nie wspominajmy czegoś, co jest mroczną historią, a mówmy o tym, co jest fajne, wesołe. Tak się różnie poznawaliśmy, niektórzy się zmienili. Ja się cieszę, że jest Akademia Wychowania Fizycznego. Myślę, że rektor tutaj powiedział o pięknych planach, o super nowoczesnej hali i to już powiązanej z medycyną sportową. Myślę, że bez kształcenia ludzi, ja jestem ciągle w sporcie i to przy tym na sporcie na najwyższym C, kiedy mam przyjemność komentowania i bez po pierwsze absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i na młodych ludzi, którzy się będą garnęli do sportu, ten sport nie będzie miał właściwych podstaw. Cieszę się, że kobiety tak inwazyjnie tutaj zawalczyły o medale, bo przecież tylko w trzech konkurencjach nasi panowie pokazali się, ale to też jest taki znak czasu.
Panie są bardziej wytrwałe, panie mają więcej cierpliwości. Myślę, że na zakończenie przytoczę Magdę Fularczyk-Kozłowską, która pytana była na konferencji prasowej przez angielskiego dziennikarza, kiedy siedziała obok nich Brytyjki. Dziewczyny po M96, M93, nasze oczywiście są i szczuplejsze, i drobniejsze, i niższe. Jak to jest, że we wszystkich parametrach te Brytyjki was przewyższają, a wyście zdobyły złoty medal? Magda odpowiedziała pięknie po angielsku, z pięknym akcentem, powiedziała: we wszystkim nas przewyższają, ale w jednej rzeczy nie. Mają mniejsze serce do walki niż my.